środę 23 lutego w sali rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie w ramach spotkań szersznikowskich dyskutowano o mniej lub bardziej kontrowersyjnych aspektach polsko-czeskiego konfliktu granicznego z lat 1918-1920. Nie zabrakło trudnych pytań, krytycznych uwag i emocjonujących wypowiedzi. Myślę, że to było bardzo dobre spotkanie. Mogliśmy otwarcie mówić, odpowiadać na trudne pytania. Prosiliśmy nawet o te trudne pytania organizatorów, żeby przygotowali takie naprawdę pytania, które będą dla nas trudne albo będą nas wręcz obwiniały za wypowiedzi, nastawienia. No i myślę, że z sali też padały przynajmniej w większości ciekawe pytania i takie mocne. Także było to bardzo dobre spotkanie. Ja się nie nudziłem. Mówiłem o liczbach. Liczby są raczej obiektywne. Nie są ani proszelskie, ani propolskie, a mimo wszystko jakiś opór na sali, jakieś głosy sprzeciwu, że te liczby nie są prawdziwe, choć nikt ich nie neguje, jeżeli chodzi o świat naukowy, to mimo wszystko padały. No ale nie było to dla mnie zaskoczeniem. Takie po prostu reakcje są. Takie spotkania jak dziś mają spowodować, żeby takich reakcji było coraz mniej, a więcej było otwarcia, nastawienia na zrozumienie problemu, omówienie szczegółów. Choć od omawianego konfliktu minęło już ponad 100 lat, temat ten ciągle tutaj na Śląsku Cieszyńskim budzi wiele emocji i pytań. Na Zaolziu wciąż mieszkają Polacy. Ślady polskości są tam jednoznaczne, nie do wymazania. Ta współpraca, przynajmniej jak ja ją postrzegam, jeżeli chodzi o Polaków na Zaolziu z władzami Republiki Czeskiej, jest dużo lepsza niż kiedyś. Jest dużo lepsza pomoc państwa polskiego, ale sentyment pozostaje wciąż. I fakt, że ta wojna i ten konflikt jest obrosła mitami, które część dzisiaj, mam nadzieję, że przynajmniej dla niektórych udało nam się obalić. Mitami spowodowanymi tym właśnie, że w okresie komunizmu o tym się nie mówiło w ogóle. W ogóle. To był temat tabu. I całe pokolenie albo dwa dojrzało i przeżyło swoje życie, zbierając skrawki, plotki, informacje i mając niewielkie możliwości, żeby je zweryfikować, bo nie było publikacji naukowych, nie było takich debat, nie było wykładów i tak dalej. I myślę, że to jest ten powód, a kwestia przegadania tego problemu trudnego spowoduje, że ten problem, mam nadzieję, że przynajmniej te takie ostrzejsze kanty straci, troszeczkę go oszlifujemy, będzie bardziej przystępny dla wszystkich. Podczas spotkania prelegenci nawiązali również do obecnej trudnej sytuacji na Ukrainie. Absolutnie nie porównałbym Republiki Czechosłowackiej w 1920 roku do Rosji, ani pana prezydenta Masaryka do Putina, ale pewne prawidła, pewne reguły, świat się nimi kieruje zawsze. To jest między innymi walka o terytorium, walka o surowce naturalne, wtedy o węgiel, dziś o ropę naftową, ale dlatego też pozwoliłem sobie tylko wskazać, po to, żeby może łatwiej słuchacze mogli zrozumieć tą sytuację, jak ktoś, przywódcy państwa, decydują się na tak drastyczny krok, jak militarne przejęcie terenu, czy nawet rozpoczynająca się walka, bo nikt ich nie wstrzymał. Wręcz odwrotnie, przysyłano posiłki i wojna się w ciągu tych 8 dni do naprawdę dużych rozmiarów rozrosła. Decyduje się na taki krok właśnie w imię interesów państwowych, ale myślę, że bardziej gospodarczych, politycznych. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.